Tytułem widzowie, kolejny film z Rzeszowa, ale tym razem nie kebab. Od czasu do czasu staram się sprawdzić inne ciekawe knajpki i dzisiejsza na taką recenzję w internecie zasługuje, bo to coś innego. Makarony. Kto lubi? Ja czasem robię sobie w domu, ale w lokalu będzie to trzecia wizyta, trzecia miejscówka, bo dziś jesteśmy w przybytku o nazwie Makaroniarze w Rzeszowie. Nie jest to włoska knajpa, gdzie płacisz i czekasz, a wydawanie makaronów odbywa się w Trymiga. To znaczy płacisz i już od razu odbierasz, bo nakładają to z gablotki po zapłaceniu. Od razu. Z podobnym konceptem spotkałem się w Poznaniu, ale tam jest duża konkurencja. W Rzeszowie to drugi lokal i sprawdziwszy ceny, to ten jest tańszy i tutaj postanowiłem nagrać. Na pierwszy strzał wziąłem makaron bolognese 400 gramów za 12,50. Dostępne są różne porcje od 200 gramów po 800 i różnią się, że od 200 do 800 idą w górę co 200. Zrobiłem przebitkę na menu, to można sobie sprawdzić. Do wyboru jako posypka jest ser i parmezan. Z tej opcji na samym początku postanowiłem skorzystać i powiem wam, wyszło elegancko. Podstawowa bolognese tak jak powinno być, makaron nie był rozgotowany, całość była ciepła i smaczna do tej pory, taki podobny jadłem w Poznaniu właśnie, o którym mówiłem przed chwilą i uważam, że ten jest na zbliżonym poziomie. Porcja 400 gramów sam raz na spróbowanie i było bardzo dobrze. Całość robiona na mięsie wołowo-wieprzowym, do tego sos pomidorowy, czosnek, cebula i przyprawy. Git. Z racji, że makarony jem rzadko, to mówię, no więcej niż jednego sobie nagram, więcej niż jednego trzeba sprawdzić. I takim oto sposobem jako drugi strzał wleciała carbonara. W odróżnieniu do pierwszej pozycji to nie był makaron spaghetti, a rurki. I tak samo było to ciepłe, makaron się nie kleił, nie był rozgotowany, a farsz był mocno, znaczy ten sos, był mocno wyczuwalny i smaczny. Tutaj jak już tak bardziej na słono, ale w granicach rozsądku, porcja 400 gramów za 14,50, w środku boczek, cebula, czosnek, pietruszka, śmietana i sekretna mieszanka przypraw. Powiem szczerze, że ładnie to pachniało, niósł się taki aromat i wyszło to też bardzo w porządku. Trzeci grzybowy to totalny game changer i to on podpasował mi najbardziej. Bardzo aromatyczny, ale inny zapaszek niż we wcześniejszej karbonarze. Jedząc odczuwałem szczególną przyjemność, bo to nie tylko pieczarki, a znajdował się tam także nawet podgrzybek. Fajnie urozmaicało to smak i w końcu coś takiego jak w domu czy w lokalu jeszcze nie jadłem do tej pory. Farsz mocno grzybowy, więc to trzeba być fanem, ale jak lubicie grzyby, to wam podpasuje. W skład wchodziła jeszcze cebula, czosnek, śmietana i przyprawy i ten czosnek szczególnie wyczułem z grzybami, bardzo dobre połączenie. Ten wariant za 400 gramów kosztuje 14,50, czyli podobnie jak carbonara. Ja skorzystałem jeszcze z posypki, która w zależności czy to ser biały, czy parmezan kosztuje w kolejności 2 zł 2,50. Trzeci totalny kozak, który posmakował mi najbardziej. Podsumowując, lokal nowoczesny, otwarty niedawno, już zdążył być, że tak powiem, obdarowany zaufaniem przez klientów, bo jak byłem, to ludzie zamawiali. To daje obraz, że jest to miejsce lubiane i myślę, że w mieście kebabów, czyli Rzeszowie, mogą oni odnieść sukces, bo jest szybko, tanio i smacznie. Za nieduże pieniądze da się zjeść ze smakiem, zatem jak będziecie w okolicy, to śmiało można sobie zarzucić taki makaronik, bo obsługa jest szybsza niż w maku, a do tego nie jest to jakieś śmieciowe jedzenie, nie? Tak jak mówię, płacisz, nie czekasz i odbierasz, zasiadasz do konsumpcji i wydajesz swoją ocenę. Kto jadł, to może napisać komentarz. Wrzucam teraz serię z Rzeszowa, zatem trochę filmików się pojawi. Wcześniej były kebsy, ale nie do końca było dobrze. Mam jednego, który w Rzeszowie nie ma konkurencji kebaba, ale o tym na dniach, później. Makaroniarze top, fajne miejsce, polecam. Dobra, na razie.